Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Radosław Gruca, a to jest mój autorski program w Resecie Obywatelskim. Nasz kanał dobrze sobie radzi, a Was jest też coraz więcej, co bardzo mnie cieszy. Dzisiaj tematy, od których wielu z Was zjeżą się włosy na głowie, na pewno, dlatego poczekam jeszcze, aż przyjdziecie, drodzy Państwo, ale też zagaję kilka rzeczy, o których będziemy rozmawiać. Nie wiem, czy Państwo, znaczy najważniejsze, drodzy Państwo, co ja robię, zaprosiłem specjalnie dla Państwa panią profesor Annę Siewierską-Chmajs z Uniwersytetu Rzeszowskiego, politolożkę, która jest absolutnie wyjątkową postacią, którą śledzę bardzo, bardzo wnikliwie, ponieważ zajmuje się psychologią polityki, która mnie szczególnie fascynowała. Niestety nie udało mi się jej zgłębić, więc te drobne kąski, które publikuję między innymi na swoich portalach społecznościowych, połykam w całości i najadam się bardzo i wszystkim Państwu je polecam. Mam już 120 osób, ale poczekam do 250 spokojnie. To jest książka pierwsza pani doktor Anny, pani profesor do Anny Siewierskiej-Chmaj, jej habilitacja, ale pracuję już nad moim zdaniem dużo ważniejszą książką, której jeszcze nie czytałem, ale może jakoś tam wybłagam, żeby przynajmniej jakieś fragmenty zobaczyć. Bardzo w nią wierzę. To jest książka, drodzy Państwo, o lęku. Ja czytałem książkę o lęku tylko pana Kępińskiego dawno temu i chyba mi to nie pomogło w niczym, bo była to książka bardzo mnie przygnębiająca. Niemniej jednak polityka, lęk ściśle się ze sobą wiążą. I ja tego doznaję w mojej codziennej pracy niestety zbyt często, ale też spotykam na mojej drodze ludzi, którzy nie dają się sparaliżować strachowi. I mówiłem już o tym i cieszę się, że niektórzy to odnotowują także w mediach społecznościowych, że prawdziwą odwagą nie jest brak strachu, tylko umiejętność poradzenia sobie ze strachem. Także, drodzy Państwo, zachęcam do tego. Będzie dzisiaj trochę o nadziei, ale będzie też grill symetrystów, do którego sprowokował mnie Grzegorz Sroczyński w gazecie.pl swoim tekstem. Nie ukrywam, że bardzo mnie sprowokował. I też opowiem Państwu trochę, przypomnę o tym, jakie afery były na topie w momencie, kiedy zaczynała się droga Zjednoczonej Prawicy do władzy absolutnej, która co robi władza absolutna? Pytam wszystkich Państwa i witam też od razu forumowiczów. Zlatujecie się i bardzo się z tego cieszę. Witam Małpiak, witam Bożenę Breczko. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję pani Joannie z Brukseli, która jest dzisiaj naszą sponsorką. Ale też widzę Maxa Fullera. Dobry wieczór, pozdrowienia dla niemieckiej mniejszości. Wiem, że pan Max mieszka w Niemczech, dlatego go pozdrawiam, nie wiem jak. Radosław Jankowski, witam. Małgorzata Sozańska, też przesyłam serdeczne pozdrowienia. Olga Budniak oczywiście, Radio Rebeliant, witam serdecznie. Barnaba, nie widzę troli. Nie wiem, słuchajcie, coś kiepskie programy ostatnio chyba robię. Radosław Jankowski, proszę cię, droga Izo, która jest tutaj spiritus movens wielu rzeczy, żebyś pokazała ten wspaniały pomysł. Drodzy Państwo, łapki w górę są potrzebne, komentarze są potrzebne, szczególnie komentarze, ja oczywiście je czytam na żywo, ale też jeśli
będziecie mieli jakąś taką konstatację po naszym spotkaniu, to ja bardzo Was zachęcam, po pierwsze, żebyście pisali komentarze pod już opublikowanymi emisjami, żebyście też zachęcali do subskrybowania, jeśli to możliwe. I no, kto nie daje lajka, ten jest TBA, drodzy Państwo. Będzie dzisiaj trochę oczywiście o podsłuchiwaniu w hotelach. Przede wszystkim, żebyśmy mieli taki ogląd, gdzie takie podsłuchy mogą być, albo, bo mogą być wszędzie, ale gdzie mogą być z większym prawdopodobieństwem, a gdzie z mniejszym i co to nam mówi o naszych służbach. I będzie, drodzy Państwo, absolutnie wstrząsająca mnie na razie, myślę, że też Państwa historia. Jeszcze nie zdradzę czego, ale pokażę Państwu, czym się zajmują organa ścigania w postaci prokuratury oraz CBA na bardzo konkretnym przykładzie, który jest przykładem na coś, co razem z Mariuszem Gierszewskim ochrzciliśmy mianem śledztwa trałowego. I teraz też taki mały test dla Państwa, czy wiecie, o jakie śledztwo chodzi, bo nie mówię o tym po raz pierwszy. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć do pamięci. Ale też moim przesłaniem na dziś jest taka moja awersja, którą mam wręcz, do defetyzmu. Nie byłoby mnie tutaj i nie mówiłbym do Państwa przez 2 godziny co tydzień w środy i 2 godziny co tydzień w czwartki, gdybym nie wierzył, że dzięki temu, że Państwo nas słuchają później, wraz szczególnie z rosnącymi zasięgami naszego kanału, nasze informacje, te informacje, które są mocno niewygodne dla władzy i też, no nie oszukujmy się, mogą być trudne do przełknięcia dla tak zwanych mainstreamowych mediów, ale w tym wypadku też jedna gwiazdeczka z przypisem, chciałem to powiedzieć. To nie jest tak, że właściciele, zarządy i ludzie odpowiedzialni za strategiczne decyzje w rozmaitych koncernach medialnych mogą żyć w oderwaniu od rzeczywistości, a ta rzeczywistość jest zupełnie inna niż 8-10 lat temu. Zupełnie inna. Ja pamiętam, jakim skandalem były między innymi takie bardzo subtelne naciski, to nawet nie były naciski przy tym, co dzisiaj mówimy, to tak jakby porównać dotykanie palcem z zaciskaniem człowieka w imadle mniej więcej, moim skromnym zdaniem, ale jak były na przykład takie historie, że ktoś zasugerował dziennikarzowi PAP, wtedy premierem był Donald Tusk i pamiętam, że taką sugestię wysuwał jego szef kancelarii, pan Tomasz Arabski, żeby może nie pytać o jakiś tam konkretny wątek, a tak dokładnie chodziło no, sprawy polsko-izraelskie, więc dość delikatna materia, która długo, długo była odkładana i trudna do załatwienia. Za chwilę dalszy ciąg programu? Nie. Jezu, już myślałem, że się coś stało, a jestem przygotowany na wszystko, drodzy Państwo. Jest już nas prawie 200 osób, w związku z czym już za chwilkę na naszą antenę zaprosimy naszą dzisiejszą gościnę, która opowie Wam o tym, w jaki sposób władza zmienia ludzi. A opowie Państwu o tym, bo warto jest z jednej strony wiedzieć, że każda władza może ulegać deprawacji i mało jest, a być może wcale nie ma takich ludzi, no, o czym też pisała ostatnio w swoim poście pani profesor Siewierska-Chmaj, być może wcale nie ma takich ludzi, którzy nie są zupełnie, nie są podatni na tego typu zaszczyty, rozmaite czy też kombinacje, które tak często widywaliśmy przez ostatnie lata. I zanim będziemy o tym rozmawiać, to chciałem na chwilkę wrócić do jednej
kwestii i tą kwestię zawdzięczacie Państwo, podniesienie tej kwestii zawdzięczacie Państwo akurat mojej konkurencji, Andrzejowi Stankiewiczowi, twórcy podcastu Stan Wyjątkowy, który naprawdę bardzo, bardzo mnie poruszył swoim przypomnieniem, jak Jarosław Kaczyński zachowywał się, kiedy jeszcze nie był u władzy i kiedy chorowała jego mama. Oczywiście kontekst dla Państwa myślę, że jest oczywisty. Przed świętami Wielkiej Nocy ujawniliśmy razem z Mariuszem Gierszewskim, dziennikarzem śledczym Radia Z, a ja w Radiu Z.pl, że na Ujomie zabrakło miejsca dla pani, która czekała na to miejsce 8 lat, miała szansę przeżyć, ale nie przeżyła, bo tego miejsca nie było. I to zmotywowało panią córkę zmarłej mamy, panią, z którą ja rozmawiałem i która też upoważniła mnie do przekazania państwu pewnej reakcji swojej na ostatnie wydarzenia. I oczywiście wywołało to wielką dyskusję oraz przyniosło mi wiadro pomyj, które cysternami starano się na mnie wylać, oczywiście w wiadomym celu zniechęcenia mnie do dalszej pracy. To nie tylko to, bo błyskawicznie, i to też zwracam uwagę, błyskawicznie po publikacji pani marszałkini Elżbieta Witek wydała takie oświadczenie, nad którym nie chciałbym się za bardzo rozwodzić, bo naprawdę bardzo się z nim nie zgadzam i po tym, jak rozmawialiśmy z panią marszałkinią przez niemal godzinę w Sejmie, mam wrażenie, że to oświadczenie nie do końca współgra z tym, co usłyszeliśmy. I tutaj to jest dyskusja o tym, jak można związać dziennikarzom takim dość prymitywnym chwytem, nie związać, tylko zasznurować usta, bo rozmowa była w formule off the record. W państwie PiS pewnie wszystko jest nagrywane, więc ja mam nadzieję, że kiedyś jakieś służby, które pilnują pani marszałek, będą mogły przynajmniej dla historyków część tej rozmowy przytaczać, ponieważ ta rozmowa w moim przekonaniu staje się początkiem dyskusji o tym, jak w Polsce stosuje się terapię uporczywą. To jest jedna rzecz i to dotyczy wszystkich nas. No oczywiście też wiąże się z pytaniami o to, czy nie mamy tutaj do czynienia z nadużyciem władzy, przy czym trzeba nawet nie z ostrożności procesowej, ale z ludzkiej uczciwości powiedzieć, że trudno będzie pani marszałek cokolwiek zarzucić, bo przede wszystkim odpowiedzialność za decyzję, czy ktoś może być na Ojomie, Ojom to jest potoczna nazwa, bo tak naprawdę chodzi o oddział anestezjologii i intensywnej terapii, czy ktoś może tam być 2,5 roku, czy rzeczywiście są takie wskazania, czy lekarze nie widzą powodu, żeby na przykład sporządzić tak zwany protokół terapii daremnej. Terapia daremna i terapia uporczywa jest to ta sama rzecz. Ja bardziej lubię terapię uporczywą, bo ona ma jednak nacechowanie takie pejoratywne, a ja mam nacechowanie pejoratywne, jeśli chodzi o to, mimo że podzielę się, bo tutaj w tym programie sobie pozwalam też na osobiste wtręty, mimo że ja osobiście też byłem świadkiem takiej próby podziękowania za terapię daremną, którą tą próbę podjął mój kochany i zmarły parę lat temu ojciec Jerzy Gruca. Było to w Norwegii i ja mu tą terapię udaremniłem, powiem szczerze, znaczy ja z nim porozmawiałem na ten temat, powiedziałem mu, co myślę i no i on poprosił lekarzy, żeby jednak nie robili tego, co wcześniej mu przyszło do głowy, czyli nie odstawiali mu wszystkich leków i tak dalej, i tak dalej. Więc te rozterki przeżywałem i myślę, że te rozterki też mogą niestety towarzyszyć wielu z Państwa, a władza kompletnie dezinformuje, moim zdaniem piłując gałąź, na której sama siedzi, bo nie ujawniając żadnych szczegółów, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Na Ojomach leży teraz bardzo wielu ludzi. Niektórzy z Was pewnie mogą nawet mieć taką sytuację, że Wasi bliscy leżą na Ojomie. I na tych Ojomach średnio długie pobyty to są już powyżej miesiąca. I teraz po miesiącu
Przychodzi do Państwa lekarz, anestezjolog i mówi, stan jest stabilny, teraz wprawdzie tata, mama, żona, córka, brat jest pod respiratorem, ale przecież to nie jest żadna przeszkoda, żeby go wypisać z OIOM-u. Może być na przykład w zakładach opiekuńczo-leczniczych albo nawet w domu. Więc takie osoby oczywiście zrozumieją to, że lepsza jest opieka na oddziale anestezjologii intensywnej terapii i takie osoby, być może ktoś z Was, będziecie mieli argument słuszny i trudno go odeprzeć, żeby zapytać, a w czym jest lepszy pan Witek ode mnie, od mojego taty, mojej mamy, mojej córki? Myślicie, że takie pytania nie będą zadawane? Ano będą i wtedy też, szczęśliwie, co będzie takim efektem ubocznym, mam nadzieję pozytywnym naszej publikacji, będziemy mieli w Polsce dyskusję najpierw o uporczywej terapii, bo ci ludzie, którzy stają w obliczu możliwej niedługiej śmierci osób, na przykład z trwale uszkodzonym mózgiem, mózg to nie jest organ, który odrasta i się odradza. Jeżeli jest zniszczenie mózgu poważne, to wszystkie inne organy przestają powoli działać, a im dłużej leży się pod respiratorem, tym mniejsze są szanse na to, żeby wyzdrowieć, po prostu mówiąc szczerze. Poza tym ludzie bardzo mylą takie stany, które występują przy uszkodzeniach mózgu ze śpiączkami, bo to nie jest dokładnie to samo. Oczywiście nie jestem lekarzem, ale na pewno wiem, że nie jest to samo. No i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, drodzy Państwo, że Andrzej Stankiewicz w swoim podcaście przypomniał, że kiedy Jarosław Kaczyński, którego miłości do jego mamy nikt na pewno o zdrowych zmysłach nie może kwestionować, kiedy jego mama zachorowała i wymagała pełnej opieki, Jarosław Kaczyński pożyczył pieniądze od pani Aniny Goss, swojej przyjaciółki, pani emerytki, która z tego co wiem nawet pożyczyła mu większość twoich pieniędzy i pożyczył te pieniądze po to, żeby zrobić sobie taki, no jeśli nie nawet OIOM, to zakład opiekuńczo-leczniczy w swoim domu, który został przerobiony specjalnie po to, żeby można było opiekować się jego chorą mamą. Lata minęły i teraz nie ma już potrzeby pożyczania 200 tysięcy od kogokolwiek, bo jest wszystko inaczej. I dlatego zwracam uwagę, bo Jarosław Kaczyński jest często broniony przed różnymi swoimi wadami, niedoskonałościami, zapędami autorytarnymi, takim prostym hasłem. Zobaczcie, to taki skromny człowiek, on wszystko robi dla Polski, a nie robi nic dla siebie, nie ma z tego żadnych prywatnych korzyści. A ja Państwa spytam, czy na pewno, bo czy nie jest prawdą, że 30 paru policjantów musi cały czas patrolować Żoliborz? Czy nie jest prawdą, że wokół pomnika katastrofy smoleńskiej, która przecież nawet przez pewien moment złączyła nas Polaków, którzy nie chcieliśmy tej politycznej wojny, która potem się rozpętała i musimy kordon policjantów mieć co miesiąc 10, kiedy Jarosław Kaczyński składa kwiaty i trzeba go chronić. Nie mówię już o wielu różnych innych przywilejach, naprawdę słyszałem na przykład, że Jarosław Kaczyński sam zmywa. Szacun, ale nie wiem, czy sam gotuje, przypuszczam, że wątpię, bo z tego co wiem, trzeba mu przywozić jedzenie, dobrze, że jeszcze nie ma próbowacza jak Kleby Opatra w Asterixie, więc my mu fundujemy wszystko, do tego jeszcze dostał w latach 90. jako PC atrakcyjne nieruchomości, które próbował rozbudowywać i jak się to tak wszystko podliczy, drodzy Państwo, to ja nie wiem, czy można mówić już o tym, że Jarosław Kaczyński jest takim skromnym człowiekiem, oczywiście tam czasami mu się dwa różne buty założą i zegarek do góry nogami, czasami, co już mnie, szczerze mówiąc, zupełnie zdumiało, zabłądzi przy pomniku katastrofy smoleńskiej, gdzie chodzi, no wiele razy chodził i nagle tak jak widzieliście może taki filmik, jak nie, to pokażę go w kolejnym programie, trochę zbłądził. Dziwna historia, ale mówię o tym dlatego, że Jarosław Kaczyński, jak wiecie, jest też pod bardzo
troskliwą opieką wielu lekarzy, między innymi przyszłego kandydata na, nie, takiego wiecznego kandydata na ministra zdrowia, pana Gieralaka, który jest szefem Wojskowego Instytutu Medycznego, a wspominam o nim, bo wszyscy powinniśmy chyba pamiętać, że to właśnie ten pan kiedyś został przyłapany przez fotoreporterów na tym, jak przywoził kulę Jarosławowi Kaczyńskiemu. No cóż. Przepraszam serdecznie. Naprawdę alergię mam na takie rzeczy. W związku z moją alergią chciałem was jeszcze na chwilkę zostawić. Nie, nie zostawię chyba państwa, bo widzę, że już jest was prawie 300. Natomiast przekażę szybko numer telefonu do naszej gościni, ponieważ nie udało mi się z powodu różnych komplikacji banalnych, ale często obecnych w moim życiu i związanych z używaniem elektroniki, przekazać, znaczy dopilnować tego, żeby pani profesor mogła się z nami połączyć, więc właśnie niniejszym przekazuję numer telefonu, a jednocześnie chciałem też państwa bardzo zachęcić do przemyślenia jednej jeszcze kwestii. Mamy 8 lat rządów i po 8 latach rządów nagle wychodzi książka. Wiem, że nie wszyscy czytają książki, niestety, no nie jest z tym najlepiej. Nawet akcja Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka niewiele pomogła, ale wielkie żniwa, jak PiS ukradł Polskę. Tytuł jest mniej ważny. Ważniejszy dla mnie jest to, że tą książkę napisał Dariusz Jański i Michał Szczerba, opierając się na swoich poselskich kontrolach. I tylko nawet rzut oka na tę książkę, mam nadzieję, pokażę państwu, że jest tutaj bardzo dużo dokumentów, nie tylko zdjęć i ustaleń pokontrolnych. Jest masę przypisów, proszę, maile, raporty z kontroli i tak dalej, i tak dalej. Też ważne sytuacje z życia bohaterów. Jest tam Robert Bąkiewicz też, który, jak wiadomo, został obsypany złotem po koniuszek pup przez Jarosław, przez władzę. No i bardzo państwu to polecam, ale to, co jest ważniejsze, to chciałem powiedzieć, że ja nie mógłbym napisać takiej książki, a przynajmniej nie w takim tempie i w takiej formie, jak to się udało Dariuszowi Jońskiemu i Michałowi Szczerbie. Oni się pochwalili na wieczorze autorskim, na którym byłem w poniedziałek, że w sumie nie mieli żadnych pozwów poza jednym, i to jest moim zdaniem news. Jest jakaś albo groźba, albo już pozew od człowieka, któremu złe media popsuły interes życia. Ten pan miał dostać 120 milionów na kabel podmorski, który miał być kablem narodowym, ale o międzynarodowym znaczeniu. Wszyscy ludzie, którzy ze mną rozmawiali, pukali się w czoło i naprawdę się dziwili, że Jacek Żalek tak się zakochał w kablu, bo naprawdę on autentycznie wierzył, że to jest coś. No nie wiem na ile. No, człowiek wielkiej wiary, Opus Dei, wiadomo, oparcie jest wielkie, ale też trochę wydaje mi się, że jednak to było takie nie do końca racjonalne. I ten człowiek tylko groził podobno pozwem panom posłom, ale panowie posłowie mają immunitet. To jest primo. Sekundo, panowie posłowie mają ustawowe, na mocy prawa, kompetencje w postaci przeprowadzania kontroli poselskich. I chcę, będę to robił konsekwentnie, chcę zwrócić uwagę na państwa na to, gdzie my zawędrowaliśmy przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Przysięgam, nie przypominam sobie, pracuję 20 ponad lat, nie przypominam sobie narzędzia w postaci kontroli poselskich przed rządami PiS-u. Dlaczego, drodzy państwo? No dlatego, że w normalnym kraju, albo trochę normalnym kraju, albo takim kraju, gdzie pracują ludzie, którzy rozumieją, jaką pełnią funkcję, jakie są przepisy i tak dalej, dziennikarze przez tych lat 20 ponad wolnej Polski, nie wiem, czy 20, powinien mówić, bazując na własnych doświadczeniach, wysyłało się pytania i dostawało się odpowiedzi. Nie wszystkie informacje oczywiście były jawne. Sztuką było wyciągnąć
takie rzeczy, które nie są powszechnie dostępne. I robili to dziennikarze, którzy mieli pewne doświadczenie i też wiarygodność dla swoich informatorów, ale były pytania i były odpowiedzi. Rozumiecie Państwo? To jest bardzo proste uwarunkowanie demokracji, bym nawet powiedział. Nie wiem, czy też niektórzy z Państwa chociaż widzieli legitymacje dziennikarskie. Legitymacje dziennikarskie, ja miałem już bardzo, bardzo kilka, mają taki też takie hasło, prosimy o udostępnienie wszystkich informacji temu dziennikarzowi i tak dalej, to jest zresztą po polsku i po angielsku, taką legitymację miałem kiedyś w jednym z moich pierwszych dzienników, w których pracowałem i tak po prostu jest, nikomu się nie śniło to, co się dzieje od wielu lat, że my dostajemy odpowiedzi, które nie są żadnymi odpowiedziami i tutaj też przykładami mogę sypać z rękawa. Załóżmy, że jednak wierzycie mi na słowo i zobaczcie teraz, jaką mamy sytuację jako dziennikarze. Pytamy poszczególnych instytucji. Lepiej jest w ogóle pytać, tak jak kiedyś namawiała do tego Alina Czyżewska, pytać w trybie informacji publicznej, ale to są trochę dwa różne porządki i to jest takie dziwne, szczerze mówiąc, bo mimo, że akurat w tym przypadku zapytań o informację publiczną są instytucje zobligowane do tego, żeby przedstawić te informacje. Oczywiście można to przeciągać bardzo długo, ale koniec końców, jeżeli przy odrobinie szczęścia trafi się sędziego, który nie jest bardzo neo, albo w ogóle, no to taki sędzia po prostu uzna, że mają obowiązek upublicznienia różnych informacji. Natomiast to trwa miesiące, to jest naprawdę męczące i ludzie czynu, tacy jak ja, mają na przykład z tym pewne problemy i dzięki temu na przykład, że pracowali ze mną koledzy i koleżanki, którzy brali to na siebie, jakieś efekty były, bo to trzeba mieć po prostu anielską cierpliwość, której ja chyba nie mam. Mam tylko diabelską zawziętość, która pozwalała mi na przykład Andrzeja Dymera ścigać lat tam naście. I paru jeszcze takich ściganych przeze mnie jest. 330 już mamy na żywo obserwujących, którzy bardzo się cieszą, że udało nam się pokonać moje ograniczenia i pani profesor Anna Siewierska-Chmaj, która uśmiecha się do Państwa, ale rozmowa będzie bardzo poważna. Trzymajcie się. Dzień dobry, mimo problemów technicznych. Witam serdecznie i dziękuję za ten wstęp, który mnie trochę onieśmielił, który pan redaktor tutaj zrobił. Pani profesor Ko, najpierw proszę jedną małą prywatę. Jakby pani mogła uzasadnić wszystkim, którzy oblewają nas czasami różnymi inwektywami za to, że mówimy marszałkini, politolożka i tak dalej, co na ten temat mówią ludzie, którzy się zajmują językiem polskim profesjonalnie? No ja mogę się tylko powołać na takie oficjalne stanowisko Rady Języka Polskiego, jeśli dobrze pamiętam, z 2019 roku. I to oficjalne stanowisko jest zdecydowanie przychylne używaniu feminatywów. Co więcej, jest to historycznie uzasadnione, bo feminatywy były stosowane w języku polskim przez całe stulecia. Właściwie dopiero w czasach Polski Ludowej uznano, że feminatywy to jest coś brzydkiego i uznano, że lepiej powiedzieć pani dyrektor niż dyrektorka, co oczywiście też mnie śmieszy, dlatego że nikt nie miał wątpliwości, że sprzątaczka to już może być sprzątaczka, tak? Nie trzeba mówić pani sprzątać, ale sprzątaczka jest okej. Ja muszę powiedzieć, że ja zawsze się podpisuję jako politolożka, wykładowczyni i to jest najczęstszy w ogóle hejt, z jakim się spotykam. Wystarczy, że politolożka i już się na mnie rzuca cała brać prawicowa, że no właśnie nie powinnam tak pisać. No, znaczy, ja oczywiście bardzo tutaj ładnymi słowami to powiedziałam, tak? No, jest to bardzo obraźliwe. No generalnie długo bym mogła na ten temat opowiadać, także dobrze robicie, że używacie feminatywów. Ja walczę we własnym środowisku o używanie feminatywów, to też nie jest proste, część kolegów, wykładowców, politologów też ma na ten temat inne zdanie. Ja uważam, że język jest tworem żywym i
mamy prawo go zmieniać. Jeśli kobiety, już pomijając kwestie historyczne i językowe, ale jeśli kobiety życzą sobie stosowania feminatywów, to nie widzę powodu, żeby ich nie stosować. Jedna rzecz, Iza, bardzo cię proszę, weź na chwilkę na górę komentarze, bo tak, Major Bień pisze, że panią kocha, chyba nie, że jest pani kochana, ale piszecie, widzicie, jak to wchodzi po prostu do mózgu. Myślę, że z wielką sympatią, bo też wielu z was znam. Adelbert Cross na przykład pisze, witam panią profesor. Nie, witam panią profesorkę. I, ja się nie obrażam. Ja wiem, że się pani nie obraża, ja wiem, no... Obrażają się służące, notabene. Ja właśnie też chciałam powiedzieć, jak już jesteśmy przy tym temacie, chociaż to nie jest związane z władzą. Ja generalnie nie lubię żadnych radykalizmów, więc jak ktoś mówi pani profesor czy politolog, to ja absolutnie się nie obrażam na to. Natomiast sama o sobie mówię per politolożka i wykładowczyni, także notabene jedna z lokalnych tutaj gazet należących do Orlenu lokalnych, czyli Nowiny Rzeszowskie, chcąc mnie obrazić chyba podwójnie, pisząc na mój temat nieładny tekst, zaczęli go politolog i wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego. No więc sami Państwo musicie przyznać i później nastąpiło imię i nazwisko moje. No więc sami Państwo musicie... jeszcze jest autorem. O, to już w ogóle mnie absolutnie rozbiło, że nie dość, że jestem politologiem i wykładowcą, to jestem jeszcze autorem. Więc no, jest to też stosowane jako rodzaj no, prawie że inwektywy. O. Major Bień pozytywnie odpowiedział na moją małą prośbę, ale ja nie ukrywam, że pod twoim pani profesor tak ostatecznie zrozumiałem, jak to bardzo zamyka pewne myślenie o kompetencjach kobiet, że generalnie profesorem nie może być kobieta, tak, bo jest profesor i tak dalej. Ale to jest moje prywatne zdanie i już niech zostanie trochę prywatne, ale to dzięki pani jakby utwierdziłem się w feminatywach i cieszmy się, że mamy taki piękny polski język, a jednocześnie oddaję kobietom to, co kobietom należne. I nie bez powodu krzyczano na protestach kobiet: Jarosław, niestety twój rząd obalą kobiety. I też tak sądzę, i w to wierzę. No właśnie dlatego o tym mówię, to jest dedykacją do pani profesorki. Pani profesorko, czytałem poruszający pani, znaczy mnie ruszają większość pani postów, ale post o władzy. I tak sobie pomyślałem, nie wiem, czy pani słyszała początek mojego wywodu o władzy, powołując się na Andrzeja Stankiewicza z Onetu, powiedziałem o tym, co on zrelacjonował, przypomniał w swoim podcaście, a mówił o tym, jak Jarosław Kaczyński kiedyś, jeszcze kiedy był w opozycji, musiał pożyczyć 200 tysięcy złotych na zorganizowanie swojej mamie takiego mini domowego ojomu, jak to powiedział Andrzej Stankiewicz, niech już będzie to wierny cytat. A dzisiaj no, Jarosław Kaczyński jest ochraniany przez 40 policjantów, a dowożą mu kule ludzie, którzy po pierwsze są dyrektorami najlepszego szpitala w moim przekonaniu w Polsce, a dodatkowo jeszcze ciągle in spe albo wiecznymi rezerwowymi, czy też taką żelazną rezerwą przy obsadzie ministra zdrowia. I tak nie ukrywam, że to tak mi się skojarzyło z tym, co pani napisała. I droga pani, drodzy państwo, chciałem też zacytować fragment, ale przede wszystkim pokażmy szerszy kontekst. To jest o władzy, ale pani teraz pracuje nad bardzo ważną książką o lęku. I chciałem, to co pani napisała jest też fragmentem pani pracy nad tą książką. No i się tak zastanawiam, jak ten lęk ma się do władzy? Zaraz. Fragment, znaczy ten post do władzy to w ogóle był fragment artykułu. A o lęku piszę teraz książkę, tak, to prawda. Natomiast oczywiście lęk z władzą się jak najbardziej wiąże, dlatego że władza często lęk wykorzystuje do zarządzania
emocjami społecznymi, więc to jest absolutnie temat połączony, tylko że ja się obawiam, że jak zaczniemy teraz rozmawiać o lęku, to nie porozmawiamy o władzy, dlatego że to jest temat, ten temat zarządzania lękiem jest dla mnie tematem absolutnie fascynującym i niezwykle istotnym. Ja jestem w ogóle przekonana o tym, że całe zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku można w dużej mierze uzasadnić właśnie właściwe to może nie jest odpowiednie słowo, bo to jest bardzo cyniczne, co zrobiono, ale właśnie umiejętnym zarządzaniem lękiem. Ja jestem od początku bardzo sceptycznie nastawiona do tych poglądów moich kolegów i koleżanek, politologów i politolożek, że jest to tylko i wyłącznie kwestia transferów socjalnych. One oczywiście są bardzo ważne, natomiast ja jestem od początku przekonana, że to jest zagospodarowanie lęku, który był w 2015 roku bardzo silny w całej Europie, zresztą nie tylko w Polsce, związany z ówczesnym kryzysem migracyjnym. Oczywiście myśmy wtedy jeszcze żadnych problemów z migrantami nie mieli, ale ten lęk dało się znakomicie zagospodarować, nasilić i zarządzać nim w taki sposób, żeby przez te lata udało się PiS-owi utrzymywać władzę, więc no to jest, myślę, jeden z takich powodów, dla których PiS tą władzę od 8 lat ma i bardzo mi zależy też, żeby ta książka wyszła przed wyborami, jeśli to będzie możliwe, bo też chciałabym, żebyśmy my jako wyborcy mieli świadomość tego, że to się nadal dzieje, to znaczy, że to zarządzanie władzą jest doprowadzone do... Zarządzanie lękiem przez władzę, tak? Tak, zarządzanie lękiem, zarządzanie strachem, tak, jest cały czas stosowane i myślę, że to daje wciąż PiS-owi bardzo duże szanse na trzecią kadencję, więc to jest temat na bardzo długą rozmowę. No znaczy ja mam czas, ja nie wiem jak Państwo, ja mam czas, także... Nie no, bardzo dziękujemy, że Pani poświęca swój wieczór Resetowi Obywatelskiemu, ale przejdźmy w takim razie już do kwestii władzy, a ja sobie pozwolę potem spuentować, dlaczego to jest moim zdaniem też takie ważne i razem mam nadzieję, Pani Profesorko, damy ludziom to, co jest najcenniejsze na świecie i najdroższe, czyli nadzieję. Ale to zacznijmy od Pani artykułu. Ja strasznie przepraszam, że powiedziałem, że to jest pani fragment książki. To jest artykuł, który jest już opublikowany w czasopiśmie psychologicznym Wgląd, wydawanym przez Uniwersytet Rzeszowski, a którego redaktorem naczelnym jest Andrzej Łukasik. Przepraszam za nieścisłość. I teraz zacznijmy od cytatu, którym pani otwiera swój post. Ja wtedy, droga pani, ja zaraz oddam głos. William Shakespeare pisał w Juliuszu Cezarze tak: pragnie korony, kto zgadnąć potrafi. Jego naturę jak zmieni korona? Dzień tylko jasny żmije ze snu budzi, radzi ostrożność włożyć mu koronę? Tak, a z koroną dać mu razem żądło, którym dowolnie śmierć może rozsiewać. To jest zaproszenie do dyskusji o zjawisku, które ciągle zajmuje politologów i to jest coś, nad czym każdy z Państwa powinien się zastanowić, mianowicie pytanie, czy sprawowanie władzy, ja tutaj cytuję Pani wpis, czy sprawowanie władzy rzeczywiście zmienia ludzi? A mówię o tym dlatego, że być może nawet ci wyborcy PiS-u i Zjednoczonej Prawicy, którzy zrozumieją, że po 8 latach ci, których kiedyś obdarzyli zaufaniem, dziś są już zupełnie innymi ludźmi, to może to być przyczynek do czegoś dobrego. Pani profesor, to jak ta władza zmienia ludzi? A może po prostu do władzy dochodzą ludzie, którzy są już zdeprawowani, a potem ta deprawacja idzie jeszcze dalej, bo kiedyś Jarosław Kaczyński był takim państwowcem, ideowcem, człowiekiem skromnym i tak dalej, a dzisiaj fakty pokazują trochę coś innego.
Zacznijmy od tego, że oczywiście pewnie obie odpowiedzi są prawidłowe. To znaczy na pewno część osób, które w ogóle sięgają po władzę, to są osoby, które mają skłonności autorytarne, są to osobowości często narcystyczne, wręcz paranoiczne. I mamy na pewno w polityce nadreprezentację w porównaniu do innych zawodów takich osób. I to nie ulega wątpliwości. Natomiast to jest mimo wszystko garstka tych osób, które do polityki idzie. Natomiast w większości mamy osoby, które powiedzmy nie przejawiają jakichś socjopatycznych czy psychopatycznych cech idąc do polityki. Natomiast sprawowanie władzy rzeczywiście, zwłaszcza jeśli to sprawowanie władzy jest rozciągnięte na długi czas, zmienia osobowość człowieka, czy może osobowość to za dużo powiedziane, bo to znowu zależy od tego, jak długo ta władza będzie sprawowana. Jeśli będzie dożywotnio, to możemy mówić o osobowości, no ale jeśli o kilku latach, to skoncentrujmy się może na zachowaniu, tak? Czyli zmienia zachowanie. I ona, władza zmienia na wielu poziomach. Może ja przepraszam, będę się starała mówić jak najprościej się da, aczkolwiek nie da się uniknąć pewnych sformułowań stricte związanych z psychologią społeczną czy z psychologią polityki. Po pierwsze zmienia na poziomie takim afektywnym, czyli emocjonalnym. Tak? Osoby mają dużo lepszy od przeciętnego stan emocjonalny. To znaczy to są osoby, które przejawiają większą niż przeciętna radość życia, optymizm, mają rozbudzone pragnienia różnego rodzaju, także seksualne na przykład. Osoba, która takim przykładem często podawanym w literaturze jest JFK, Kennedy, prezydent Kennedy, który dopóki nie został prezydentem, był wiernym mężem swojej żony, a później no wiadomo jak to się skończyło, czy jak to przebiegało, ale to jest rzeczywiście może dobra ilustracja tego, co się dzieje. Następuje właśnie takie rozbudzenie emocji, często emocji pozytywnych, natomiast z emocji negatywnych przede wszystkim dwie emocje, to jest gniew i agresja. Gniew szczególnie w reakcji na zagrożenie albo stratę, czy potencjalną stratę. I to jest na tym poziomie rzeczywiście afektywnym czy tym emocjonalnym bardzo duża zmiana, która następuje u osób sprawujących władzę i jeszcze takie złudzenie kontroli, to znaczy wierzą w to, że rzeczywiście mają pełną kontrolę nad rzeczywistością, co jest często bardzo nierealistyczne. Kolejny poziom to jest poziom poznawczy. Osoby, które wcześniej nie miały żadnych problemów poznawczych, żadnych błędów poznawczych nie przejawiały, po jakimś czasie sprawowania władzy i znowu, czym dłużej ta władza jest sprawowana, tym bardziej ten efekt jest widoczny, zaczynają popełniać pewne błędy poznawcze. To się staje pewną wręcz strategią działania, często nieuświadomioną, a mianowicie bardzo powierzchowne sądy, często automatyczne sądy, myślenie właśnie takie stereotypowe i no, wynika to z pewnego poznawczego lenistwa, to znaczy mam władzę, to znaczy, że nie muszę jakoś się nadmiernie zastanawiać nad rozpoznawaniem rzeczywistości, bo mam pełne zaufanie do tego, co myślę. No, wobec tego też łatwiej popełniamy błędy. Kolejny poziom to jest poziom behawioralny, czyli poziom zachowania. I tutaj jest, ja już nie będę cytować tych badań, bo nie chcę Państwa oczywiście zanudzać, natomiast jest to bardzo charakterystyczne, że następuje nasilenie motywacji do działania. Niestety to nie jest związane tylko i wyłącznie z działaniami prospołecznymi, ale to również jest związane z działaniami aspołecznymi czy antyspołecznymi. Czyli tutaj przechodzimy do tego, o czym wcześniej mówiliśmy. Jeśli ktoś prezentuje jakby socjopatyczny styl
osobowości, zanim doszedł do władzy, to ta władza nasili taką skłonność. Tak? Jeśli ktoś, nie wiem, anioł by poszedł do władzy, to też nasiliłoby tą skłonność być może, aczkolwiek to działanie destrukcyjne władzy na zachowanie sprawujących ją osób jest jednak mocniejsze. No i społeczne konsekwencje władzy, i one nas chyba najbardziej będą interesowały, a mianowicie dochodzi do takiego rozhamowania norm społecznych, etycznych, moralnych, dochodzi do, znaczy jest aktywowany system, już nie chcę wchodzić tutaj w takie bardziej biologiczne kwestie, nawet działania pewnych hormonów, nie chcę Państwa absolutnie zanudzać, natomiast dochodzi do wzmocnienia... To się nie stanie, pani profesor. Na pewno nas pani nie zanudzi. A akurat z tego, co wiem, to tutaj wchodzi w grę nawet dopamina, która jest, myślę, powszechnie znanym hormonem. Tak, tak. Więc myślę, że będę musiała otworzyć drzwi do mojego gabinetu i zwrócić mojemu synowi uwagę, żeby przestał mi pukać. Kochamy to bardzo. Jeśli ma pani zwierzęta, to też zapraszamy na naszą antenę, ponieważ będzie też piękna na koniec historia. Bardzo państwa przepraszam. Nie ma zupełnie problemu. Bardzo państwa przepraszam. Jestem sama akurat z dziećmi, więc najmłodszy. Dopamina, jeśli ja mam ADHD, więc się łapię tych ostatnich słów. Dopamina. Tak, więc dochodzi do aktywizacji takiego systemu dążenia do, natomiast osłabiony zostaje system hamowania, tak? Czyli dochodzi do rozhamowania właśnie tych różnych norm. I to jest oczywiście z punktu widzenia społeczeństwa najbardziej niebezpieczne. To znaczy my możemy uznać, że zaraz będę musiała zrobić krzywdę, która przy moim dziecku. My możemy z punktu widzenia naszego bardzo przepraszam, naprawdę. Drodzy Państwo, zróbmy chwilkę przerwy, a może jakoś się uda zaapelować do dzieci. Dzieci są najważniejsze. Proszę się nie gniewać absolutnie na nikogo z tutaj obecnych i nieobecnych. Zróbmy chwilkę przerwy. Ja bardzo Państwa proszę, ale zostańcie z nami, bo najlepsze jest przed nami i wiecie o tym doskonale. Chwilka przerwy, wracamy.
Witold Bereś i Marcin Celiński. Ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swe publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi. Nieważne, czy wolisz Wawelskiego Smoka, czy kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w Resecie Obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa. Dobry wieczór Państwu. Znów Joanna z Brukseli nam zasponsorowała tę audycję i obecność pani profesorki Uniwersytetu Rzeszowskiego, politolożki Anny Siewierski-Chmaj. Niech się pani profesorka nie martwi. Ja sparafrazuję taką znaną historię, którą też przypomnę. To się wytnie, to się ocenzuruje. Naprawdę uważacie, że ocenzurowanie wyjścia do dzieci jest czymś złym? Ja nie, ale czasami takie jedno słowo może być przyczynkiem do różnych rzeczy. Pani droga profesorko, chciałem spytać, chciałem wrócić do kwestii tych rozmaitych hormonów, szczególnie dopaminy. Zacznijmy od tej dopaminy, bo pani profesor wykłada na co dzień, wiem, że jest też ulubienicą studentów, o czym świadczą głosowania w różnych plebiscytach, więc ma pani temat przegryziony i przemyślany. Powiedzmy chwilę o tej dopaminie, bo to mimo, że teoretycznie wydaje się być jakoś odległe, pokazuje też wszystkim Państwu, drodzy Państwo, że to jest właśnie pani profesorka, która zawsze ma jakieś badania na podorędziu, tak jak kiedyś Tadeusz Iwiński miał zawsze jakiś cytat i aforyzm, który mógłby podrzucić. To nie jest tak, że komuś tutaj po drugiej stronie ekranu się coś wydaje, tylko to są lata praktyki i wiedzy. Oddaję już głos pani profesorko. Dopamina. Skąd się bierze dopamina u naszych... Ja absolutnie naprawdę nie będę Państwa zanudzać na temat hormonów, zwłaszcza, że to są badania amerykańskie przede wszystkim i Amerykanie są absolutnie wybitnymi specjalistami, jeśli chodzi o badania psychologii polityki z wykorzystaniem teraz również neuroobrazowania, w ogóle taką najnowsze metody to są z wykorzystaniem neuroobrazowania, więc ja nie chcę Państwa zanudzać, bo mi się wydaje, że ważniejsze są dla nas wnioski, bo możemy mówić tu, nie wiem, o wzroście testosteronu u mężczyzn sprawujących władzę i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że wchodzenie w takie szczegóły niespecjalnie będzie dla Państwa interesujące, natomiast interesujące dla Państwa może być przede wszystkim zrozumienie tego, że władza sprawowana przez dłuższy okres rzeczywiście odbija się destrukcyjnie na sprawujących ją osobach, ale przede wszystkim odbija się destrukcyjnie na społeczeństwie, które podlega takiej władzy. I mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, gdzie władze sprawują te same osoby, to są często zresztą te same twarze, bo to nie tylko partie polityczne czy ugrupowania, ale to są też te same po prostu osoby. Od wielu lat będące w Sejmie, także sprawujące władzę i to sprawia, że te osoby... Mówi się potocznie, że ktoś się oderwał od rzeczywistości, tak? Ale to jest bardzo w gruncie rzeczy obrazowa ilustracja tego, co się dzieje z osobami sprawującymi władzę przez dłuższy czas. I to się dzieje zwłaszcza w sytuacjach, kiedy zostaną rozmontowane mechanizmy kontroli władzy. Bo ja nie chcę Państwa absolutnie straszyć. To nie jest w ogóle moim celem. Natomiast raczej chodzi mi o to, żebyśmy się zastanowili, co z tym fantem zrobić. To znaczy wiemy, że władza deprawuje, wiemy, że czym dłużej jest sprawowana, tym bardziej deprawuje. Jakie jeszcze elementy w takim razie są istotne? To, co jest istotne, to jest kadencyjność. My mamy w tym momencie już drugą kadencję i być może zbliżamy się do... Nie. No, nie mówię, dobra, dobrze, nie mówię, okej, okay. Zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało, co w naszej mocy.
Więc tutaj rzeczywiście ten mechanizm kadencyjności, który no już nawet starożytni Grecy, Ateńczycy wiedzieli, że on jest bardzo istotny w powstrzymywaniu przed deprawacją władzy, on w pewnym sensie nie działa, bo jest już to 8 lat. Bardzo istotną kwestią jest kwestia przejrzystości. My dzisiaj mamy bardzo nieprzejrzysty sposób sprawowania władzy i to jest w dużej mierze, powiedziałabym, celowo robione. Mamy na przykład wyjątkowo wielu wiceministrów. To jest typowy mechanizm wprowadzany do władzy, bo przecież nie tylko politycznej, ale także w firmach możemy to zrobić. Jeśli jest niejasna struktura, to rozmywa się odpowiedzialność. I wtedy ta władza nie jest przejrzysta, wtedy nie wiadomo, kto do końca jest, kto się ma pod czym podpisać, kto jakie decyzje podejmuje. Dzisiaj właściwie na przykład, nie wiem, kwestia zboża, prawda? Obserwujemy to, co się dzieje i w zasadzie do końca nie wiemy, kto zaniedbał co, tak? Kto sprawił, że to zboże mogło sobie tak przyjeżdżać, teraz się dało w ciągu kilku dni nagle zaplombować te przyjeżdżające pociągi i tak dalej, wcześniej się nie dało, teraz GPS-y się dało zamontować, wcześniej się nie dało. Jak dziennikarze dopytują, kto takie decyzje podejmował, to właśnie rozmywa się odpowiedzialność. To jest zrobione oczywiście celowo, chodzi o to, że władza sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że przejrzystość jej nie służy, to znaczy jak jest przejrzyście, to my wiemy dokładnie, kto za co jest odpowiedzialny. Natomiast jeśli no właśnie zagmatwamy tą strukturę, to wtedy no, władza swoją odpowiedzialność rozmywa, ale to działa jeszcze bardziej destrukcyjnie, to znaczy na te osoby, które ją sprawują, czyli ta przejrzystość jest bardzo istotna. Rozdzielenie różnych rodzajów władzy. No to najlepszy przykład, popatrzmy na pana mojego ulubieńca. Nie no, moim ulubieńcem oczywiście ze względów zawodowych jest pan minister Czarnek, no ale drugi na miejscu jest pan minister Zbigniew Ziobro. W jednej osobie, niemal święta trójca, a on jest święta dwójca, jest jednocześnie prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. I to jest coś absolutnie niedopuszczalnego w zdrowym państwie. To się oczywiście może zdarzać, to państwo pewnie zaraz powiecie, no ale w takim czy innym kraju to może być, tylko i to dobrze działa, tylko że my mówimy często, podajemy przykłady, że gdzieś tam na przykład coś świetnie działa w Norwegii, czy w Szwecji, czy w Danii, tylko ja chciałam przypomnieć, że my jesteśmy bardzo niedojrzałą demokracją, my się demokracji dopiero uczymy. Mamy jeden z najniższych wskaźników kapitału społecznego, czyli takiego zaufania po pierwsze obywateli do władzy, a po drugie obywateli do siebie nawzajem, wobec czego my wyjątkowo musimy pilnować takich kwestii jak właśnie rozdzielenie różnego rodzaju funkcji, bo po prostu te mechanizmy destrukcyjnego działania władzy na osoby ją sprawujące są wyjątkowo wtedy mocne. Ja może pana dopuszczę do słowa, bo tak sobie... Nie, ja się nagadałam. Proszę mi przerywać, ja strasznie przepraszam, ale proszę mi przerywać, bo ja, tak jak mówiłam, ja mogę tak godzinami, więc... Pani profesorką jakby zamieniłem się w słuch, więc nie mogę na razie nic mówić. Ja zresztą muszę przywołać wszystkich czatowiczów, żeby skończyli już o feminatywach, drodzy państwo. Posłuchajcie pani profesorki, bo to są bardzo ważne rzeczy, a też żeby państwu unaocznić, zaraz Iza jeszcze pokaże pewien screen, który jej wysłałem. Proszę. Jeśli chodzi o feminatywy, to ja bym zakończyła ten temat odsyłając państwa do takiego bardzo krótkiego, ale fantastycznego filmiku można na YouTubie, Maxelona zdaje się, tak, pana Maxelona, który zrobił wykład dla TEDxu na temat feminatywów i on tam pokazuje badania, jak feminatywy mają wpływ na małe dziewczynki. Tak? Bo to nie chodzi o nas. Ja sobie poradzę, czy ja jestem politologiem, czy jestem politolożką. Serio, naprawdę. Ja mam trzech synów, oni mi dają tak w kość, że ja wszystko zniosę. Więc to nie ma dla mnie znaczenia. Natomiast taka mała dziewczynka, która słyszy profesorka,
albo profesor, która słyszy politolożka albo politolog, to u niej się kształtuje pewien sposób myślenia, tak? I ona myśli sobie, mogę być tą osobą, albo nie mogę być tą osobą. Ale mówię, nie wchodzę w ten temat, są specjaliści od tego, językoznawcy, lingwiści. Jeśli Państwo się tym interesujecie, proszę wygooglujcie sobie ten naprawdę krótki, ale fantastyczny wykład pana Maxellona dla TEDxu. Warto, polecam. A teraz możemy w takim razie... Możemy teraz wracać do kwestii deprawacji władzy i ja nie ukrywam, że też jakby będzie to przyczynkiem do tego, żebym opowiedział też o nadziei, o której pani mówi i też o tym zapowiedziałem grill symetrystów, więc też myślę, że akurat niestety będziemy mieli bardzo bliźniaczą opinię odnośnie głośnego tekstu, o którym może na koniec chwilkę. Ta władza, która się zmieniła, żeby ludzie mogli zrozumieć, co się stało z tymi ludźmi. Zresztą ja to słyszę, ja to widzę, drodzy Państwo. Ja kiedyś się łamałem opłatkiem z tymi ludźmi, którzy dzisiaj niektórzy mówią o mnie bardzo, bardzo brzydko. Mimo, że się mieliśmy taką sympatyczną jakby relację, to byli inni ludzie. Przysięgam Wam. Wierzcie mi na słowo. To byli inni ludzie. I powiem szczerze, ja akurat do Platformy mam bardzo oszczędny stosunek i mam dużo do zarzucenia poza rękoma na szyję. Pozdrawiam moją ciocię Ninę, która mnie tego nauczyła. Ale no, też było pewne oderwanie, które później ludziom się zobrazowało tymi ośmiorniczkami cholernymi. Ale jedna rzecz była bardzo inna. Nie było władzy absolutnej w ręku, po pierwsze jednej partii, po drugie jednego człowieka, mimo że Donald Tusk oczywiście był bardzo silnym liderem i miał wpływ na bardzo wiele rzeczy, ale on delegował zadania, nie było tak, że z każdą duperelą biegało się do Donalda Tuska, a już w ogóle o służbach to on nie chciał słuchać i podobno ze starą Nokią się chował pod prysznicem, żeby go nikt nie posłuchał, więc nie mam wrażenia, żeby taki człowiek jakby używał służb do swoich celów. Już pani profesor... Jak pan tak zaczął mówić, to ja muszę potwierdzić, bo ja tak jestem generalnie z natury dość niepokorna, więc to nie jest tak, że ja krytykuję tą władzę, a poprzednią to chwaliłam. Ja na przykład byłam bardzo zbulwersowana tym, że Donald Tusk, będąc premierem, jako pierwszy zaakceptował bezwarunkowo niepodległość Kosowa. Uważałam, że to zostało zrobione za szybko, że powinniśmy poczekać na reakcję całej Unii Europejskiej. Nie będę wchodziła w temat, to nieistotne. Chciałam tylko powiedzieć, że rzeczywiście się wtedy bardzo mocno naraziłam i zostałam mocno zaatakowana, ale nikt mi nie groził śmiercią, nikt mnie nie wyzywał od najgorszych, nikt nie próbował zwolnić z uczelni, nikt nie pisał wtedy do mojego rektora, żaden polityk, ani żaden dziennikarz nie pisał do mojego rektora, że ma mnie wylać z pracy z takich czy innych względów. No więc ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która i wtedy i teraz krytykuje władzę, aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że tą władzę mam więcej powodów, żeby krytykować. Ale ja się trochę czuję jak w czasach, nie wiem, kina moralnego niepokoju, to pan redaktor jest pewnie za młody i tego nie pamięta, ale znaczy ja też nie pamiętam na żywo, tak? Ale sam. Mam lepiej niż pani myśli. Proszę tutaj, Krzysztof Kieślowski, mój mistrz, i wszystkim też polecam, tak a propos władzy, wszystkim polecam obejrzeć film z punktu widzenia Nocnego Stróża, gdzie pokazuje się, że minimalna władza powoduje, że człowiek staje się w swoim własnym przekonaniu bardzo, bardzo ważnym, ale to naprawdę polecam. Ale to badania pokazują, znowu się powołuję na te badania, a obiecałam, że nie będę Państwa zanudzać, ale badania pokazują, że nawet aktywizacja myśli o posiadaniu władzy, czyli taka eksperymentalna, gdzie osoby nie posiadające de facto władzy mają tylko aktywizowaną myśl o tym, że tą władzę posiadają, że są szefem, tak? Mają sobie to tylko wyobrazić, zachowują się już nieco inaczej, nie wiem, neuroobrazowanie też pokazuje pewne zmiany więc w mózgu, więc rzeczywiście ta władza, ona bardzo mocno, na swoim własnym przykładzie, ja byłam rektorką jednej z uczelni krakowskich przez jedną kadencję i
żegnając się ze swoimi pracownikami, bo nie zgodziłam się pozostać na kolejną kadencję. Sama zacytowałam, że tak powiem, no, te wszystkie badania, mówiąc o tym, że no, właśnie chcę odejść, póki ja jeszcze tego kontaktu z rzeczywistością nie straciłam, bo to ja obserwowałam sama na sobie, tak, pewne efekty, chociaż znam te badania, wiem, jak to działa, ale sama na sobie obserwowałam, że to jest takie jednak sympatyczne, jak ludzie przytakują, tak? To jest takie nie wiem, szef opowiada nawet marny dowcip i wszyscy się świetnie bawią na tym, chociaż generalnie nawet by się wcale nie śmiali. Więc no, jest coś takiego, że rzeczywiście zaczynamy wierzyć w to, że jesteśmy nieomylni i to jest jednak bardzo zwodnicze. Więc no, po tej swojej jednej kadencji z przyjemnością wróciłam. O, tutaj ktoś napisał alternatywy 4 i anioł. No to jest idealny przykład, tak, no dokładnie tak. Także to działa, czy się jest rektorką, czy się ma władzę polityczną, czy się jest, za przeproszeniem, cieciem. No. Jakakolwiek władza deprawuje. Więc pomijając teraz, ja się w ogóle cieszę bardzo, że my nie wchodzimy w takie personalne kwestie, bo moglibyśmy się tu wyżyć, tak? Ja mam takie dwie ulubione książki, które polecam wszystkim dziennikarzom. Pana redaktora już, zdaje się, też próbowałam tymi książkami zarazić. Jedna to jest Mózg polityczny Drew Estena, a druga to jest Szaleńcy u władzy. Więc no to jak kogoś z Państwa interesują takie kwestie, to bardzo serdecznie polecam te książki. Więc moglibyśmy rozmawiać o paranoi politycznej, o różnego rodzaju kwestiach. Bardziej osobowo, personalnie, i to pewnie by było takie bardziej soczyste, bo moglibyśmy sobie tu powyciągać kilka nazwisk i poopowiadać sobie, ale ja się strasznie cieszę, że pan redaktor pozwolił mi na takim dużym poziomie ogólności mówić, bo dla mnie zawsze jest bardzo ważne, jest, żebyśmy zrozumieli mechanizmy działania. I ja bardzo ubolewam, że my wciąż powierzchownie oceniamy politykę. Ja przepraszam, to jest też zarzut niestety do pana profesji, tak? Gdzie, nie wiem, dzwoni dziennikarz czy dziennikarka do mnie i mówi: no, ukazały się właśnie nowe wyniki badania i proszę je skomentować, wyszedł taki i taki wynik. A ja pytam, ale jak było zadane pytanie w tym badaniu? Bo to, że ja usłyszę odpowiedź, jak ktoś odpowiedział, ale ja chcę wiedzieć, jak zostało zadane pytanie. Więc to są takie bardzo istotne rzeczy i my nie zrozumiemy, dlaczego PiS nie traci na przykład wyborców, mimo tych licznych afer, o których chociażby pan redaktor pisze czy mówi w swoich podcastach, jeśli my nie zrozumiemy mechanizmów funkcjonowania władzy. Czyli nie możemy się poruszać od jednej afery do drugiej, nie wchodząc w pewne systemowe kwestie i w pewne mechanizmy, także mechanizmy psychologii polityki. Jeśli je zrozumiemy, to nawet, tak wcześniej pan wspomniał, nawet wyborca PiSu zrozumie, że ten Jarosław Kaczyński, którego on znał i pamięta sprzed 10 czy 15 lat, to jest inna osoba. Ta Beata Szydło, którą znał ze swojej gminy, to jest inna Beata Szydło niż teraz, tak? Ten Morawiecki, no nie, Morawiecki to chyba jest akurat zły przykład. Przepraszam, ale to ładne. Przepraszam, to jest chyba akurat ten przykład innego rodzaju. No w każdym razie trzeba sobie uświadomić to, że naprawdę to jest kwestia takiego systemowego działania mechanizmów władzy na osoby, na ludzi, na nas, tak? I to w niewielkiej mierze jest związane z konkretnym człowiekiem. To znaczy, zakładam, że nawet pan redaktor, gdyby sprawował 8 lat władzę, i to władzę tego rodzaju, mógłby jej bardzo ulec. I jeszcze jedną tylko rzecz, zanim pan redaktor odbierze głos, to chciałam powiedzieć, że ten efekt władzy, on jest, oczywiście on działa na każdą władzę, niezależnie od tego, czy to jest władza związana z ideologią konserwatywną czy liberalną, natomiast w ideologii liberalnej czy lewicowej są pewne mechanizmy, które lekko hamują ten destrukcyjny wpływ władzy, a mianowicie tam nie ma takiej pionowej hierarchii.
I to jest też bardzo istotne, tak? Partie konserwatywne i partie prawicowe to są partie wodzowskie. I tam ta władza jest bardzo taka zhierarchizowana, tak? Wobec czego osoby, które mają tą władzę, mają dużo większe poczucie kontroli nad rzeczywistością, wobec czego ten wpływ destrukcyjny, jaki na nich władza wywiera, jest silniejszy. Powiedzmy bardzo wprost, Tusk ma swojego Trzaskowskiego, tak? Z którym się lubią, ale dyskutują, zgadzają się, ale nie zgadzają. No lewica to w ogóle, 5 lewicowców to 6 różnych opinii. I to jest oczywiście, my się denerwujemy, Boże, no to oni się nie mogą ze sobą dogadać, ale to jest normalne, tak? Musielibyśmy zrobić osobny program, wtedy byśmy porozmawiali o podstawach ideologii politycznych. A ja tylko jedno pytanie, ale czy to jest trochę tak, czy możemy zwrócić uwagę na to, że Jarosław Kaczyński od początku do końca był sam. Nie miał takiego rywala jak Grzegorz Schetyna. Nie miał, już nie powiem, że na lewicy to była zmiana twardogłowych na Pieralskiego, potem Olejniczak przez moment był i tak dalej, i tak dalej. Tu następuje pewna władza tego, a Jarosław Kaczyński jest Bogiem, carem, nie wiem czym jeszcze, wśród środowiska ludzi, ośmielę się powiedzieć, chyba mniej trochę inteligentnych niż on, a tych inteligentniejszych już wywalił. Zobaczcie, Radosław Sikorski, który kiedyś był w PiS-ie, został wywalony. Paweł Zaleski, mój ulubiony polityk od spraw zagranicznych, został wywalony. Paweł Kowal, zły muzealnik. Joanna Kluzik-Rostkowska, ministra polityki rodzinnej, wcześniej jeszcze jakaś, jeszcze inne funkcje. No, mało, to są wszyscy ludzie, o których można mówić dobrze czy źle, ale nie można powiedzieć, że są z choinki urwani, bez kompetencji, doświadczenia, już nie powiem o jakimś charakterze, nadmiar charakteru Radosławowi Sikorskiemu i myślę, że ego też bardzo szkodzi. Ale czy możemy tutaj zwracać na to uwagę? Czy to jest rzeczywiście taka... Oczywiście to ma ogromne znaczenie, dlatego że jednak kiedy w najbliższym otoczeniu osoby sprawującej władzę są po pierwsze pretendenci, tak zwani pretendenci, czyli osoby, które są z jednej strony no mają ochotę na przejęcie władzy, z drugiej strony być może są też przygotowywane na to, do tego, gdzie są różne opcje, gdzie są różne skrzydła, gdzie jest też jakaś wolność dyskusji, ścieranie się poglądów, czy wręcz celowo no, trzymany jest adwokat diabła tak zwany, tak? Czyli ktoś, kto rozbija tą jedność, celowo ją rozbija, żeby właśnie no, podważać te opinie, tak? Bo problem polega z osobami sprawującymi władzę, problem polega na tym, że one nawet jak zaczynają z pozycji cynicznej, to znaczy mówię coś, chociaż do końca i tak w to nie wierzę, no ale mówię to ze względów na przykład politycznych, tak? To psychologicznie my jesteśmy tak skonstruowani, że żeby nie stracić samooceny, nie chcemy o sobie myśleć, że jesteśmy osobą nieuczciwą i cyniczną, tylko zaczynamy uwewnętrzniać jakieś poglądy, tak? Zaczynamy naprawdę w nie wierzyć. I to jest też bardzo niebezpieczne, tak? Że ci politycy, oni nawet jak na początku zaczynają głosić pewne kwestie i sami w nie wierzą, później zaczynają w nie święcie wierzyć. I tutaj ktoś z Państwa napisał, że to się zaczyna zamieniać w sektę, ale ja się niestety muszę z tym zgodzić. To znaczy ja sądzę, że dzisiaj mamy na przykład taką polaryzację polityczną, że w przypadku wielu wyborców możemy używać sformułowania wyznawca, a nie wyborca, tak? Bo tam już nie ma racjonalności. Ja oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję z kolegami, których tutaj nie ma pana w studio, a którzy się upierają, że wszystko to jest efekt 500+. No nie, no właśnie ja w to nie wierzę. Uważam, że to od początku, to, że Platforma uwierzyła w to, że to
wygrana PiS-u to była związana tylko i wyłącznie z efektem 500+. To był błąd, że no właśnie tam jest bardzo wiele innych czynników również ważnych, poza tymi transferami finansowymi. I je trzeba dobrze zlokalizować, żebyśmy mogli mówić w ogóle o jakiejś zmianie. Jeszcze tak się zasłuchałem razem z tymi komentarzami. Też wydaje mi się, że ta sekta... Znaczy, ja muszę to powiedzieć, bo uważam, że to jest bardzo ważne. Uważam, że Platforma Obywatelska popełniła fundamentalny błąd, nie robiąc jednej rzeczy, nie wychodząc po wyborach, nie wiem, nawet rok, żeby to trwało. I nie idąc i nie mówiąc, drodzy Państwo, no pomyliliśmy się. Zrobiliśmy tu błąd, tam błąd, tu błąd. Te rzeczy są dobre, które PiS wziął. Kiedyś zresztą też mieliśmy taki pomysł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, wydaje mi się, że to mogłoby znacząco zmienić sytuację, a idę o zakład, że nie pozwoliłoby się rozpędzić tej machinie pogardy i takiej machinie zniechęcania do Platformy, która stworzyła wielki sufit, znaczy gruby szklany sufit dla tej formacji. I ja o to oskarżam Donalda Tuska, że on tego sufitu, nie wiem, mogę się ugryźć w język kiedyś, tylko wypluć te słowo, przyznać się do błędu, nie mam z tym problemu. Może zbije ten sufit, ale będzie mu ciężko i niektórzy nie przełkną po prostu tego głosowania na Platformę, chociaż widzę, że raczej jestem w mniejszości patrząc na forum. Zmierzajmy może tak powoli jednak do konkluzji. Bardzo mi się podobało to, co pani powiedziała odnośnie... Znaczy myślę, że powinniśmy sobie wszyscy to zapisać w kajetach naszych, o tym, że to są zupełnie inni ludzie. Ale jeszcze chciałem spytać, jakby pani mogła jeszcze to rozwinąć, bo z jednej strony mamy tego lidera, który samodzielnie też jest przenośnikiem pewnej rzeczy, ja tego nie rozumiem, ale o tym słyszałem i myślę, że pani nam może jeszcze o tym opowiedzieć, że on jest takim rozsiewnikiem, siewcy śmierci byli na protestach kobiet, więc on jest siewcą paranoi. Czy można tak powiedzieć, że ta paranoia, która szczególnie ostatnio takim namacalnym przykładem jest to, że po 8 latach nagle Jarosław Kaczyński chce ścigania za morderstwo swojego brata, ale czy takie paranoje mogą się udzielać? Może ja się niech ja się mylę. Niestety, panie redaktorze, tak. To znaczy, generalnie paranoja jest rodzajem oczywiście jakiejś dysfunkcji psychicznej, czy wręcz choroby psychicznej. I generalnie choroby psychiczne nie są zaraźliwe. Ale paranoja polityczna niestety ma tendencję do zarażania. I jest to, zresztą obserwowaliśmy to wielokrotnie, na przykład w czasach słynnej komisji antykomunistycznej, tak? W czasach makartyzmu w Stanach Zjednoczonych. Wybucha jakaś paranoja, która ze źródła kilku osób, czy jednej nawet osoby, ona się udziela społecznie i ludzie zaczynają się zarażać tym lękiem. Bo czym jest paranoja? Paranoja jest rodzajem chorobliwego wręcz lęku. Bo to, że my się wszyscy boimy, lękamy, to nie są te same zagadnienia, ale to może kiedyś zrobimy osobny program, panie redaktorze, na ten temat. Natomiast rzeczywiście paranoja jest rodzajem takiego chorobliwego lęku. I ten lęk, tym lękiem możemy zarażać inne osoby. To jest bardzo, bardzo groźne. I to jest groźne z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że to się odbija na dobrostanie całego społeczeństwa. To chcę to też bardzo wyraźnie powiedzieć. My jesteśmy społeczeństwem tak bardzo zalęknionym, celowo zresztą są te nasze lęki,
tak podgrzewane czy stymulowane, żeby już nie przypominać tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to, gdzie nie wiem, podczas konferencji prasowej pokazywano nam no, filmiki absolutnie, no, już nawet nie chcę o nich wspominać do końca, ale no, to przecież miało nas przestraszyć. To jeszcze miało jeden, bo drugim takim bardzo... Lęk to jest pierwotna emocja, a drugą taką pierwotną emocją jest wstręt. Tak? Lęk nas miał chronić przed niebezpieczeństwem, mieliśmy uciekać, a wstręt miał nas chronić przed tym, żebyśmy nie zjedli zepsutego jedzenia. Tak w dużym skrócie mówię oczywiście. I podczas tej konferencji próbowano, znaczy celowo wzbudzono dwie pierwotne emocje, lęk i wstręt. I to było absolutnie perfidne, celowe i świadome. Jestem o tym przekonana. Więc te lęki są tak doprowadzone do takiego stopnia, poza tymi, które są racjonalne, które są związane z wojną w Ukrainie, które są związane z inflacją, z tym, że się martwimy o pracę, że nie będziemy mieć, nie wiem, za chwilę za co zakupów zrobić. To są racjonalne nasze lęki, więc to nie jest tak, że wszystkie są irracjonalne. Ale one są doprowadzone do takiego absurdu, bo tam są jeszcze włączone w to podgrzewane lęki przez Prawo i Sprawiedliwość, czy przez Solidarną Polskę, czy przez Konfederację, lęki światopoglądowe, tak? Jakaś ideologia LGBT nas zaatakuje, tak? Będą seksualizować nasze dzieci. Nie wiem, ta Unia Europejska odbierze nam suwerenność, Bruksela, Niemcy, więc te lęki są doprowadzone do takiego stanu, że polskie społeczeństwo w zasadzie powinno trafić na kozetkę, tak? Myśmy powinni wszyscy tak naprawdę zacząć się leczyć. Nieprzypadkowo Polacy są na drugim miejscu w całej Europie, jeśli chodzi o ilość leków zażywanych, z czego 90% bez recepty. Akurat byłam dzisiaj na konferencji, to się dowiedziałam, mam nowe dane. Więc no, to jest rzeczywiście przerażające. Im bardzo dużo leków zażywamy na uspokojenie, co też... I bez recepty i antydepresantów, ale to też o tym świadczy, że my jesteśmy niesamowicie zalęknieni, no a ktoś ten lęk celowo nie dość, że rozbudza, to później zagospodarowuje politycznie. Na co ten lęk przekształcić? Tutaj ktoś powiedział, tutaj też robaki. Bardzo, dziękuję bardzo panie Marku, to jest też celowe, tak? To, że się straszy jedzeniem robaków, 3/4 polskiego społeczeństwa uwierzyło w to. Dlaczego tak łatwo było przestraszyć nas z robakami? Bo to znowu jest odwołanie się do pierwotnego lęku, wstrętu, tak? To nie jest przypadek, to nie jest tak, że często mówimy, PiS jest taki nieudolny, a bzdura, absolutnie. To jest niedocenianie przeciwnika, oni są bardzo udolni, tak? Jedna, przepraszam, to nie będzie dygresja, ale to tak pasuje, żebym powiedział to teraz, drodzy Państwo. Bałem się kilku rzeczy w życiu. Dentysty, ale znalazłem dobrą. Jedną rzecz odziedziczyłem po miasteczku Twin Peaks, ale to mówię tylko osobom mi najbliższym. Natomiast bałem się też robaków, a pająków się bałem, ale generalnie moje największe koszmary to były wtedy, kiedy ja idę przez jakieś pomieszczenia, najczęściej to są pomieszczenia bardzo szerokie, a na ziemi zamiast dywanów czy podłóg jest morze robaków, które po prostu ja biegnę, żeby mnie nie dopadły, ale różnie to z tym bywało. I to poszukiwacze zaginionej arki, po prostu za dużo poszukiwaczy zaginionej arki. Nie, ja nie jestem Indianą Jonesem, ale chciałem powiedzieć Państwu jedną rzecz. Wiecie, kiedy przestałem się bać pająków? Kiedy musiałem obronić przed tymi stworami moje dzieci. I właśnie to chcę Państwu powiedzieć, że każdy z nas może znaleźć w sobie motywację, na przykład myśląc o tym, nie o tym, co będzie ze mną jutro, tylko o tym, w jakim kraju będą żyć nasze dzieci. Przepraszam, ale jakoś tak mi się podpasowało. Nie, ale to bardzo, bardzo pięknie to pan redaktor powiedział, bo ja z tego względu właśnie zaczęłam pisać pracę o lęku. Bo ja w ten sposób też swoje lęki własne oswajam, tak? Bo ja oprócz tego, że jestem politolożką i Polką, obywatelką, to jestem też matką trzech synów i bardzo bym chciała, żeby ta planeta
była w dobrej kondycji, bardzo bym chciała, żeby oni nie wyjeżdżali z tego kraju, tylko mogli tutaj zostać i żyć, i być szczęśliwymi ludźmi. Wobec czego ja nie podchodzę tylko do tematu lęku w polityce tak czysto profesjonalnie i chłodno, ale ja do tego podchodzę emocjonalnie również. Ja sama swoje własne lęki oswajam, więc to też nie jest tak, że właśnie wystarczy takie profesjonalne podejście, opiszemy to i zostawimy was z tym. Nie, ja swoją książkę kończę rozdziałem o nadziei, dlatego że uważam, że pisanie książki o lęku, która nie skończyłaby się jakąś receptą, albo przynajmniej jakimś manifestem, chociaż książka jest naukowa, ale mam wrażenie, że to zakończenie to jest rodzaj politycznego manifestu, no byłoby wobec czytelników po prostu nieuczciwe. I ja doskonale rozumiem, pan podał przykład pająków, ale to dotyczy bardzo wielu naszych lęków. Po zamachach na World Trade Center było bardzo wiele badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych na temat poziomu lęku i tego, jak się to się nazywa generalnie w psychologii polityki i w politologii, to co się zdarzyło, nazywa się przesunięciem konserwatywnym, tak? Czyli, przepraszam, znowu zaczynam ten ton wykładowy, proszę mi przerywać. Ale my się zamieniliśmy w słuch, proszę pani profesorko, mamy coraz więcej widzów, oni na pewno nie są zanudzeni, skoro jest ich coraz więcej. No, chciałam w każdym razie powiedzieć, że to do tego konserwatywnego przesunięcia na scenie politycznej dochodzi pod wpływem zdarzeń, które traumatyzują społeczeństwo. Tak? Ludzie się zaczynają czegoś bać i pod wpływem lęku ich poglądy radykalizują się w kierunku konserwatywno-prawicowym. I to jest i doświadczalnie zbadane, czyli na przykład po zamachach na World Trade Center były takie bardzo długo prowadzone badania i zupełnie eksperymentalnie, gdzie się straszy, można powiedzieć, wzbudza lęk eksperymentalnie, czyli na przykład osoba, która idzie celowo, nie wiem, jest prowadzona na badanie przez korytarz, na przykład, gdzie w tym korytarzu są wyeksponowane zdjęcia wzbudzające lęk. Ta osoba je właściwie podświadomie tylko zauważa, ale to i tak wpływa na to, że jej poglądy pod wpływem lęku bardziej kierują się w stronę konserwatywną. No i co się stało po tym World Trade Center? Kiedy badano społeczeństwo amerykańskie w bardzo dużych badaniach, takich bardzo naprawdę wiarygodnych, to okazało się, że to konserwatywne przesunięcie nastąpiło oczywiście w tej grupie, która się najbardziej bała. A jaka grupa się najbardziej bała? Otóż ta, która była najbardziej bezpieczna. Czyli osoby, które wcześniej na przykład same zetknęły się z jakimś rodzajem przemocy, mieszkały czy wychowały się w niebezpiecznych dzielnicach, doświadczyły wojny, bo już były w takim wieku na przykład, no generalnie, które doświadczyły czegoś złego w życiu, to te osoby już miały przepracowany lęk. I te osoby nie były tak straumatyzowane zamachami, wobec czego ich poglądy nie zradykalizowały się tak bardzo, nie nastąpiło to przesunięcie konserwatywne. Natomiast najbardziej przesunięcie konserwatywne nastąpiło wśród białych mieszkających na bogatych przedmieściach. Czyli właściwie tych, których te zamachy właśnie nie dotknęły za bardzo, bo oni mieszkają w chronionych osiedlach i ci muzułmanie, których się tak najbardziej przestraszyli, w ogóle te badania pokazywały, że właśnie najbardziej się boją tych osób o wyglądzie arabskim, to właśnie te osoby, które de facto były najmniej narażone na jakiekolwiek niebezpieczeństwo, najbardziej były straumatyzowane, wobec czego to najbardziej radykalnie wpłynęło na przesunięcie się ich poglądów z liberalnego albo centrowego gdzieś tam miejsca w kierunku prawicowym. I mówię to po to, żebyście państwo jakby zrozumieli, co z nami robi nasza władza. Oni nas traumatyzują, oni nas straszą i w ten sposób utrwalają już konserwatywne poglądy i dodatkowo
następuje to przesunięcie konserwatywne, co widzimy we wzroście na przykład notowań Konfederacji, co nie jest tylko związane z jakąś polityką wolnościową i podatkami, naprawdę, to nie tylko też o to chodzi, ale właśnie o to zarządzanie lękiem też. Bardzo się zasłuchałem i bardzo dużo mamy rzeczy do przemyślenia, ale ja bym trochę chciał skończyć i się odbić od tej paranoi, tym bardziej, że będę chciał jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy związanej z chorobami psychicznymi. No, nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, chociaż się trochę boję, że nie będzie pozytywnej odpowiedzi, czy to się leczy, pani profesorko, czy to się leczy? Panie redaktorze, ja nie jestem psychologiem, który prowadzi terapię, ja jestem politolożką zajmującą się psychologią polityki i ja znam swoje miejsce w szyku, więc ja absolutnie nie będę nikogo diagnozować, a już tym bardziej leczyć. Więc ale nie. Czy to jest możliwe, pani profesor? Nie, możemy, czy taką osobę możemy leczyć? Niespecjalnie. To znaczy, to wymagałoby po prostu terapii, a nikogo, a zwłaszcza osób sprawujących władzę, polityków, na pewno nie wyślemy na terapię, tak? To jest ponad nasze możliwości. Nawet jak razem tutaj z panem redaktorem połączymy siły, to nadal to będzie niemożliwe. Natomiast jest bardzo istotne, żebyśmy politolodzy, dziennikarze, no, ludzie świadomi tego, czym jest społeczeństwo obywatelskie i jak destrukcyjny wpływ paranoja polityczna ma na społeczeństwo obywatelskie. Podkreślam raz jeszcze, w Polsce jest najniższy wskaźnik kapitału społecznego w Unii Europejskiej i najwyższy wskaźnik cynizmu społecznego. To są bardzo złe wyniki badań, a dlaczego, to może kiedyś przy innej okazji opowiem. Ale no właśnie, chodzi o to, żebyśmy ustrzegli nasze społeczeństwo, tak? Że nie możemy wyleczyć tego, kto ma paranoję polityczną, ale mówiąc o tym, obnażamy mechanizmy. Bo panie redaktorze, to jest coś, co jest być może clue naszej rozmowy, że bardzo wiele tych mechanizmów, które nam serwuje władza, to są mechanizmy oparte na manipulacji. A manipulacja działa tylko wtedy, kiedy jest nieuświadomiona, tak? Jeśli my sobie uświadomimy, że jesteśmy manipulowani, że stosuje się wobec nas taki albo inny mechanizm, to przestaje działać. I to jest dla mnie, ja do znudzenia, jak się mnie pyta o różne recepty na różne bolączki społeczne, to ja do znudzenia odpowiadam: edukacja. Edukacja. I to zostało zaniedbane po 1989 roku, gdzie nas uczono wszystkiego, łącznie z sortowaniem śmieci do właściwych koszy, ale nie uczono nas, jak być dobrym obywatelem, co my mamy wiedzieć, tak? Żeby podejmować decyzje polityczne, żeby umieć wybierać, tak? Nie uczono nas konsekwencji takich czy innych decyzji. I jako społeczeństwa, i jako dzieciaków gdzieś tam na wiedzy i społeczeństwie, gdzie dzieci się uczą o różnego rodzaju instytucjach, natomiast to jest bez połączenia z konsekwencjami. Więc edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja, bo my musimy liczyć na mądrość społeczeństwa i na mechanizmy chroniące społeczeństwo przed destrukcyjnym wpływem władzy na osoby ją sprawujące. Natomiast nie możemy liczyć na to, że władza będzie się samo ograniczać, bo nie ma takiego mechanizmu. Wręcz przeciwnie, jest mechanizm psychologii społecznej nazywający się samowzmacnianiem władzy, czyli władza sama się wzmacnia, ale nigdy sama się nie kontroluje. Mowę mi odebrało, ale ja, drodzy Państwo, osobiście czerpię z tego wielką, wielką nadzieję i zapraszam na osobny program. Mam nadzieję, że znajdzie pani czas, żebyśmy mogli porozmawiać także o nadziei, tym bardziej, że no nie będę już takich szantaży emocjonalnych robił, ale tutaj marzeniem wielu jest to, żeby pani miała własny program w Resecie, no to przynajmniej pozwolę sobie to wykorzystać jako pretekst do tego, żeby pani mogła się pojawiać u nas częściej, mimo że staram się po do zmian, to
To jest bardzo ważna rozmowa i będę wszystkim polecał. Ojej, ale to niedobrze zabrzmiało płodozmian w kontekście zapraszania gościni. Okej. No dobrze. No, nobody's perfect, jak to mówił chyba Jack Lemmon. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za Państwa uwagi. Tam naprawdę starałam się niektóre czytać i bardzo, bardzo interesujące Państwo wyłapywali od razu przykłady. To dla mnie też jest, ja sobie to jeszcze raz później obejrzę, bo to jest dla mnie bardzo pouczające, bo Państwo właśnie podawali takie przykłady, które odnoszą się do tego, co ja mówiłam teoretycznie, a Państwo od razu przekładali na praktykę, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No to ja bardzo dziękuję Pani Profesorko, wszystkiego dobrego życzę i... Przepraszam raz jeszcze za te przerwy spowodowane. Nie ma za co, jest Pani bardzo dobrze wychowana, lepiej niż ja. Pani Profesorka Anna Siewierska-Chmaj, Uniwersytet Rzeszowski, politolożka, po prostu bardzo dobry człowiek, drodzy Państwo, moim skromnym zdaniem. Dziękujemy bardzo za dziś, prosimy o jeszcze, wrócę na pewno z zaproszeniem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Ojeju, drodzy Państwo, bardzo to jest pouczające i inspirujące. Nieprzypadkowo następny odcinek o dziennikarzach, bo nie warto przerywać, jeżeli ktoś mówi tak mądre rzeczy. Kim ja jestem, drodzy Państwo, żeby to przerywać. Ale o tej paranoi nie było przypadkowo. Ponieważ chciałem Państwu opowiedzieć o tym, czym zajmuje się Centralne Biuro Antykorupcyjne, które bez wątpienia zajmuje się przede wszystkim, głównie, łapaniem haków, szukaniem haków na przeciwników politycznych lub też tych, którzy byli nam mili, ale nagle zaczęli być krytyczni, lub na przykład dostrzegli, że nie wszystkie rzeczy, które robimy, są zgodne z prawem, lub na przykład, drodzy Państwo, nie chcieli tego swoim nazwiskiem, podpisem, autorytetem firmować, co rodzi lęk w różnych osobach, a pod wpływem lęku też nieracjonalnie się zachowujemy. Ale to nie o tym. To jest o bardzo konkretnej sytuacji. Przygotowałem dla Państwa nawet print screeny, żebyście nie mieli wątpliwości. I obiecuję, że osobiście wydziargam moim nieumiejętnym palcem ten fragment i bardzo, bardzo Państwa proszę, żebyście udostępniali to dalej. Zamieszczę też link do tego w komentarzach i też... Będę to bardzo szeroko promował. Wiem, że wielu z Państwa jest też na mediach społecznościowych. Niektórzy, drodzy Państwo, też zakładają konta pod, mam nadzieję, że też trochę pod wpływem resetu. Małe wprowadzenie, które będzie bardzo a propos tego, co powiedziałem przed chwilą odnośnie tego, kto trafia na celownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przed jakimiś 2 czy 3 tygodniami razem z Mariuszem Gierszewskim, moim bratem w boju z Radia Z, ujawniliśmy mnie osobiście bulwersującą bardzo historię. Myślę, że wszystkich powinna bulwersować. Historia, w której tle pojawia się też myślenie o tym, jak daleko Jarosław Kaczyński oddalił się od starego Jarosława Kaczyńskiego, który tak kochał zwierzęta, że nawet kiedyś dawał pieniądze na dokarmienie kotów. Może rzeczywiście jest tak, że kociarze nie lubią psów, ale jeśli Państwo tylko sobie zgooglują pies Louis CBA, to będziecie mogli przeczytać o zupełnie kuriozalnej historii, którą też podawałem w mediach społecznościowych, o zabezpieczeniu psa Louisa. Zabezpieczony został pies Louis, bo ktoś, szukając za wszelką cenę jakiegokolwiek kruczka, żeby, powiem w mojej ocenie, zaszczuć niektórych ludzi, zresztą ludzi, którzy na pewno byli bardziej związani ze Zjednoczoną Prawicą niż z czymkolwiek innym,
Chociaż myślę, że to było zdrowe dość powiązanie, bo gdyby nie było zdrowe, to pewnie by tak nie skończyli. Chodzi o historię pani sędzi Trybunału Stanu, pani Iwony Olejnik. Moim zdaniem ten temat nie do końca został należycie potraktowany, ponieważ dotyczył pani, która jest kojarzona z PiS-em. Ale tymczasem ta pani, która, uwaga, łączymy kropeczki, będzie pewnie jeszcze jedną z sędziów Trybunału Stanu, do której może trafić jakiś wniosek z przedziwnej, przypominającej tę komisję komisję, o której pani Anna Siewierska-Chmaj pisała, film Good Night and Good Luck, zaraz sobie przypomnę. No, mówię oczywiście o Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. I pani Iwona Olejnik, prawniczka, przez lata pracowała jako dyrektorka jednego z uzdrowisk i nagle wokół niej powstała niewidzialna pętla. I ta pętla polegała na tym, że po kolei CBA chodziło, zupełnie się nie kryjąc, do wszystkich chyba miejsc, które mogła tylko odwiedzać, żeby absolutnie nikt nie miał wątpliwości, że jeżeli pojawia się CBA, no to pewnie pani Iwona ma coś na sumieniu. I tak dalej, i tak dalej. O tym możecie przeczytać w tekście, który opublikowaliśmy w Radiu Z, Radio Z.pl. Opublikowaliśmy ten tekst. Pisaliśmy między innymi, jak to gorliwi oficerowie CBA pojawili się kiedyś w uzdrowisku przy ludziach, żeby tylko powiedzieć, że zmieniają tam na przykład przedmiot kontroli, którą prowadzą, albo na przykład któregoś dnia przyjechali do domu pani Olejnik i ogołocili jej dom z wielu różnych rzeczy. Niektóre były bardziej dziwne, inne mniej. Były tam meble, które rzekomo miała sobie jakoś tam załatwić na lewo, ale było też podstawka drewniana do miski, szalik jakiś i perfumy, co jest najlepsze. Oczywiście telefon, bo fajnie sobie poprzeglądać, no nie, zdjęcia z wakacji. I tak dalej. Zawsze miło, bo wiecie, drodzy Państwo, że to nie jest tylko Pegasus, który jakby pochłonie wszystkie Wasze najintymniejsze tajemnice, ale także jak zabiorą Wam znienacka, z zaskoczenia telefon, no to tam wszystko zostaje, tak? I zresztą o to chodzi. No i kto to potem sprawdzi, czy telefon przejrzano, czy nie, czy ktoś sobie skopiował, czy ktoś, nie wiem, się ślini wieczorami do jakiegoś apetycznego zdjęcia pani tej czy innej, albo pana tego czy innego, co często się zdarza w PiS-ie. Zupełnie poważnie. Iza, pokaż Państwu, co tutaj przyprowadziliśmy. Pani Iwona Olejnik ma też teściową. Nie chodzi o to, żeby Państwo czytali to szczególnie, ale chciałem, żebyście mieli jasność, że jest to dokument autentyczny, ja sobie tego nie wyssałem z palca, nie przyśniło mi się, nie wiem, nie miałem wizji, nie, to się dzieje tu i teraz w Polsce Anno Domini 2023. To pismo, które Państwo widzicie, jest wezwaniem, które kieruje CBA, którego znamy oczywiście bardzo dobrze, wiele różnych objawów działalności CBA i to jest wezwanie, drodzy Państwo, to jest wezwanie na 6 marca do Rzeszowa, do siedziby delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego pani, uwaga, Teresy Olejnik. Kim jest pani Teresa Olejnik? Ano pani Teresa Olejnik, która ma lat 75, ma tego pecha, że jest teściową pani Olejnik. I to wezwanie z 3 marca mogło bardzo zdziwić, szczególnie, że CBA ma rozmaite możliwości ustalania różnych faktów bardzo intymnych i ciekawych, także wydaje się, że może mieć rozeznanie co do tego, kogo wzywa i po co. Tutaj ważną postacią jest, którą chciałbym, żeby Państwo zapamiętali i myślę nawet, że mamy zdjęcie tego pana i modlę się, żeby nie było dwóch takich panów w prokuraturze, mam nadzieję, że to jest niemożliwe. Drodzy Państwo, tadam, przedstawiam Państwu prokuratora Piotra Żaka, który jest tutaj w tej historii bardzo istotną osobą,
Ponieważ, drodzy Państwo, on za wszelką cenę i za punkt honoru chyba sobie postawił doprowadzenie 75-letniej pani na przesłuchanie w charakterze świadka. Już chyba licho, jak osoba w tym wieku, każda z tych ludzi, którzy mają 75 lat, zareaguje na takie wezwanie, szczególnie, że jest Bogu ducha winna, zaraz powiem dlaczego, ale jest jeszcze gorzej, drodzy Państwo, ponieważ okazuje się i mam absolutne prawo ujawnienia tej informacji i zaraz Państwu też to pokażę, ta pani, nie dość, że ma 75 lat, to już mało kto pamięta, kiedy wyszła z domu. To jest pani, która nie wie, gdzie jest. To jest pani, która od wielu lat ma zdiagnozowaną schizofrenię paranoidalną. Schizofrenię paranoidalną, drodzy Państwo. Nie katar, nie złamaną nogę, nie wiem co jeszcze, glejaka i tak dalej. Ma schizofrenię paranoidalną, drodzy Państwo. I pan Piotr Żak, prokurator prokuratury regionalnej, delegowany do prokuratury krajowej, odpisał mi dzisiaj, że on ma takie prawo i on będzie wzywał. Mimo, że jasno dałem mu do zrozumienia, że ja wiem, jaki jest stan zdrowia i teraz Państwu to opowiem. I zanim to opowiem, może niektórzy nie wiedzą, co to jest schizofrenia. Iza, weź im pokaż, przeczytajmy to sobie wszyscy. Czym jest schizofrenia? Ja Państwu tylko powiedziałem, że nie wychodzi z domu, jest pod opieką męża i generalnie, z tego co wiem, to średnio kojarzy, z kim rozmawia. Nawet podczas jednej rozmowy. Rozumiecie? Nie wie, z kim rozmawia. Co to jest do cholery za świadek, no? Co to jest za świadek i co on ma zaświadczyć, możecie mi Państwo powiedzieć? Schizofrenia paranoidalna to poważne zaburzenie zdrowia psychicznego, jest to choroba przewlekła, która zdecydowanie wymaga leczenia w każdym przypadku. Pokaż dalej, jakie ma objawy schizofrenia paranoidalna. Ja wiem, że my jesteśmy krajem, gdzie olewa się wszystkie dzieci, które chorują i nie mogą się dostać do psychiatrów. Nie przyzwyczaję się do tego nigdy. Ale jeżeli do waszego elektoratu, drodzy prokuratorzy, prokurator Piotr Żak, widzicie to, prokurator Piotr Żak uznał, że koniecznie trzeba panią wezwać, wyciągnąć z domu, drodzy Państwo, pani mieszka, nie powiem gdzie, ale wiem to, gdzie mieszka. W Przemyślu, drodzy Państwo, ja radzę wstawać o 6 rano, bo to będzie taki cyrk, jak pojedzie tam CBA, żeby doprowadzić panią na przesłuchanie, że naprawdę nic takiego nie zobaczycie w świecie, każdy sobie lubi popatrzeć, a mam nadzieję, że może ludzie zrobią coś, żeby do tego nie doszło, jeżeli komuś w chorej głowie to się urodzi. Mało. Schizofrenia paranoidalna. Omamy, czyli halucynacje, są wywołane przez zaburzenia zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Pacjent chory na schizofrenię zaczyna odczuwać realistyczne doznania, pomimo braku odpowiedniego bodźca w otoczeniu. Są to na przykład głosy wzywające do samobójstwa, pukanie czy kroki. Głosy często namawiają chorego do różnych rzeczy lub komentują jego zachowanie. Rozumiecie? Ta pani nie wie, gdzie jest, panie prokuratorze. Ona nie wie, gdzie jest. Ale pan prokurator... Popatrzmy dalej. Już okej. Okay. Chyba każdy wie, co to schizofrenia. Czas nas goni. Nie będziemy gadać po próżnicy. Pokażmy Państwu jeszcze dalsze dokumenty, które przygotowaliśmy. To było 3 marca. I drodzy Państwo, 3 marca to jest... To mi naprawdę mi mowę odebrało, jak to zobaczyłem. 3 marca to jest 2 dni po tym, jak pan prokurator Żak odpisał panu Zbigniewowi, który zajmuje się swoją żoną. Z dokumentów wynika, że no może się zajmować, zaraz zobaczymy. No mam orzeczenie na przykład 2019, ale mam też dokumenty szpitalne, które pochodzą, drodzy Państwo, bodajże z 2000 roku, zaraz to powiem, 2000. A, na przykład jest orzeczenie niepełnosprawności, w którym mówimy o pani Olejnik. Orzeczenie o niepełnosprawności znaczne, orzeczenie wydaje się na stałe, czyli jednak zanim, bo to chyba było w ogóle ustalony stopień niepełnosprawności, datuje się od 2008 roku. Ja rozumiem, że dzieciom nie należy pomagać, bo nie głosują na PiS, ale jednak to jest wasz elektorat i informuję wszystkich prokuratorów, nie tylko pana Żaka, że jak ma się orzeczenie w 2008 i schizofrenię, to się nie wyleczy. Nie wyleczy się, nawet jakby były modlitwy arcybiskupa Jędraszewskiego. Pokaż, drodzy Państwo, pierwszego, pan prokurator, niech pan będzie z siebie dumny.
W odpowiedzi na otrzymane pismo z dnia 20 lutego dotyczące odstąpienia od przesłuchania świadka Teresy Olejnik, bo pan wysłał te dokumenty, o których ja teraz mówię, które zresztą mogłem też pokazać. Widzicie teraz, drodzy państwo, orzeczenie lekarza, orzecznika ZUS, tego lekarza z tego ZUS-u, kontrolowanego przez panią, której gada non-stop Szumlewicz, chwała ci za to w swoim programie, który jest przed moim programem, i w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS z 31 października czytam, że w oparciu o obowiązujące przepisy ustalono, jest pani trwale niezdolna do samodzielnej egzystencji. Data powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji, daty nie można ustalić, bo tam jest data powstania niezdolności, dwukropek, nie można ustalić. Drodzy państwo, czy wy to rozumiecie, gdzie my mieszkamy? I ja piszę do prokuratora, bo myślę sobie, dobra, okej, no nie szukam sensacji, teraz tam mi zarzucają różne rzeczy. Piszę to do pana prokuratora, czy co on na ten temat myśli? On generalnie nie ma nic sobie do zarzucenia. I na wczoraj, drodzy państwo, ja to wysłałem przedwczoraj, bo zawsze trzeba dawać ludziom z twarzą wyjść, no. Ale żebyście nie mieli wątpliwości, bo zostały nam ostatnie minuty do programu. Po pierwsze, ja się na to nigdy nie zgodzę. Po drugie, jak coś takiego widzę, to nigdy tak głośno nie mówiłem, aż chłopaki są przestraszone, zaraz tu wejdą i na szczęście będzie dużo milej. No po prostu ludzie, kochani, no gdzie my żyjemy? Powiedzcie mi, bo ja nie mogę tego sobie wyobrazić. Co oni chcą się dowiedzieć od tej pani? Już pal licho, może nie wiem, może będzie miała lepszy dzień, wyjdzie, może będzie myślała, że idzie do Rajskiego Ogrodu, albo nie wiem, na film Smoleńsk, albo nie wiem na co, tak? Ale okej, dojdzie na to przesłuchanie. I co wy od niej się dowiecie, no? Co od niej się dowiecie? Drodzy państwo, no nie, okej, bądźmy rzetelni. Pan prokurator pochylił się nad tymi argumentami pana męża, pani Olejnik, i co zrobił? Drodzy państwo, co on zrobił? Jak myślicie? Jak myślicie, co on zrobił? No nie, on postąpił zgodnie z prawem. W takiej sytuacji przysługuje mu możliwość zasięgnięcia opinii biegłego. Prawda? I w uzasadnieniu tego, czytamy tak. W związku z uzyskaną dokumentacją, prokurator wydał postanowienie o przesłuchaniu pani Teresy z udziałem biegłego psychologa. No nie, panie prokuratorze, nagroda po prostu empatii tysiąclecia leci do pana prosto z mojego serca. I co my czytamy w tym uzasadnieniu? Żebyście nie myśleli, że to jest jakaś pomyłka, że on nie przemyślał, że nie wiedział, co robi. No nie wiem, czy wiedział, co robi. Świadek nie stawiła się na przesłuchanie w wyznaczonym terminie, a jej mąż Zbigniew poinformował, że Teresa Olejnik od wielu lat leczy się psychiatrycznie i, cytuję, stan jej zdrowia uniemożliwia kontakt z nią. Jeżeli on to cytuje, to ja zakładam, że albo cytuje to z pisma, albo to usłyszał, tak? I on to cytuje, stan jej zdrowia uniemożliwia kontakt z nią. Widzi orzeczenie z 2008, widzi orzeczenie z 2019. Ja nie wiem, czy on myśli, że modlitwa uleczy ludzi ze schizofrenii. No panie prokuratorze, niech pan się zastanowi, co pan robi, no. Po prostu. Uwaga. Pan powiedział, że stan jej zdrowia uniemożliwia kontakt z nią oraz dołączył stosowne zaświadczenia, z których wynika, że wyżej wymieniona jest trwale niezdolna do samodzielnej egzystencji. Czyli pan to wiedział, a mimo to CBA, nie wiem w ogóle dlaczego CBA, bo to też jest ciekawe, bo to pan prokurator oczywiście steruje tym śledztwem, ale CBA, spoko, wzywa na przedwczoraj, weź może mamy to jeszcze, na 18 kwietnia. CBA, w ogóle co do CBA, ale nie, łaskawcy. Kochani, no wspaniali ludzie już nie wzywają do delegatury. Jak wy to mówicie, dobre pany, jak to Jarosław powiedział, my jesteśmy, jak to jest? Ludzkie pany, chłopaki mi zawsze pomogą. Ludzkie pany już nie wzywają do delegatury, no pewnie chcą oszczędzić stresu. Pani Teresie, lat 75, która nie wychodzi z domu i nie wie, czy to jest jej syn, brat, czy Jezus Chrystus, tak? Przepraszam, absolutnie współczuję i to jest, dlatego o tym tak mówię. Choroba może dotknąć każdego z nas, dotyka nasze dzieci, depresja, samobójstwa. Naprawdę, ile możemy o tym rozmawiać? Nie muszę państwa chyba przekonywać, tak? 494 osoby to słucha. Więcej, przepraszam, bo także na Facebooku. I łaskawe pany wzywają, ale już nie do delegatury CBA, słuchajcie, tylko
do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na 18 kwietnia, godzina 14. Czy was pogięło? Czy wy jesteście normalni tam w tej prokuraturze? Co wy chcecie się dowiedzieć od kobiety, która ma schizofrenię? No. Przepraszam, wszystko na ten temat. Mam nadzieję, że jesteście równie wpienieni jak ja. Tak, chyba tak, bo jest 504 osoby. Zaraz będziemy to wycinać i niech się pan wstydzi, panie prokuratorze. Pokaż jeszcze raz, niech pan prokurator się trochę powstydzi. Pokażcie jego buzię. Pan prokurator ma wielkie sukcesy. Niech pan się puknie w głowę, mówię Radosław Gruca, obywatel Polski. Dziękuję bardzo. To była polityczna mafia. Chyba bardziej ewidentnego dowodu na oderwanie od tego układu słonecznego niektórych panów, którzy pod wpływem władzy mocno się zmienili. Podobno ten pan był niezłym prokuratorem. Nie wiem, co się panu stało, ale niech pan naprawdę się zastanowi, co pan robi. No. A wszystkich ludzi w Przemyślu proszę, żeby budzili się o 6 rano i patrzyli przez okna, czy nie jedzie właśnie kordon CBA, amfibia i nie wiadomo co jeszcze, żeby przetransportować 75-letnią panią ze schizofrenią do delegatury CBA, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na Hetmańsko, albo na Hetmańskie się ustawić. Dziękuję bardzo, to była polityczna mafia, wolne media. Pamiętajcie, że jeśli chcecie podobne historie poznać oraz informować o nich swoich wszystkich ludzi, którzy nie mają pojęcia, że kiedyś może pan prokurator, tak jak kiedyś może Jarosław Kaczyński, tak jak może jeszcze paru innych ludzi, było trochę innymi ludźmi, to po 8 latach może im się naprawdę wszystko, drodzy kochani, pozmieniać i się chyba wyraźnie tym wszystkim państwu pozmieniało. Przepraszam, nie zdążyłem powiedzieć o tej książce i o kilku jeszcze innych rzeczach. Jeśli dobra, powiem tak. Jeśli polityczna mafia dzięki wam, dzięki waszym staraniom uzyska wynik 10 tysięcy, to przepraszam, ale jutro odwołuję jednak w związku z niedyspozycją Marcina, muszę sam poprowadzić jutrzejsze bez wyjścia, ale ponieważ ta książka jest tak ważna i będzie miała jeszcze kilka konsekwencji, to chciałbym przeczytać parę fragmentów, w związku z czym jeśli będziemy mieli 10 tysięcy wyświetleń, no to drodzy państwo, będzie ciąg dalszy i opowiem jeszcze o chorych różnych akcjach i jakichś dziwacznych pomysłach. Proszę mnie pozwać, podaję adres, nie jestem Czarkiem Gmyzem, ani innym niepokornym, tchórzliwym dziennikarzem, który nawet adresu nie podaje. Adres Resetu znacie, bardzo chętnie przed sądem porozmawiam na ten temat. Co chcieliście usłyszeć od osoby chorej na schizofrenię? Pamiętajcie, żeby wspomagać Reset, bo ja tylko tutaj mogę zawsze powiedzieć wam o takich historiach i to nie wincie mainstreamu. Chodzi o coś więcej i o tym więcej porozmawiamy następnym razem. Sorry chłopaki, miejsca nienumerowane, mój ulubiony program o filmach. Zapraszam teraz serdecznie. Pamiętajcie, żeby nas wesprzeć. Strasznie bym chciał jeszcze na koniec, żebyście dorzucili parę groszy, bo ja mam bardzo wielu gości, których muszę przebrać tutaj, rozumiecie? Bo oni nie mogą pokazać wizerunku, bo zaraz będą rozlepieni po całym mieście i niezależnie od tego... Kochani, dziękuję bardzo, resetarianki i resetarianie. Polecam nasz program. Chłopaki, wchodźcie. Do zobaczenia. Reset Obywatelski. Don't wanna overthink it, baby.
Whip up my appetite.